Witamy w kolejnym odcinku bohaterów w historii. Także tym razem będziemy opowiadać o bohaterach zbiorowych, mianowicie o zakonnikach karmelitanach z obór w ziemi dobrzyńskiej, niedaleko Golubia Dobrzynia, Rypina oraz Lipna. Karmelici pojawili się w oborach w XVII wieku. Na początku XVII stulecia właściciele okolicznych ziem, czyli Łukasz i Anna Rudzowscy, Postanowili wybudować tutaj kościół i powierzyć jego opiekę właśnie ojcom karmelitom. Obiecali zakonnikom wybudować świątynię i klasztor oraz przekazać połowę dóbr właśnie w oborach. Początkowo na, miejscu, na miejsce kościoła wybrano miejsce po dawnym grodzisku, dzisiaj w tym miejscu znajduje się cmentarz. Pierwszy drewniany kościół wybudowany na grodzisku spłonął niestety bardzo szybko w 1612 roku. W związku z tym Anna Rudzowska oddała ojcom pozostałą część obór i zobowiązała ich do wybudowania nowego kościoła nieco niżej właśnie tego dawnego grodziska. Powstał tutaj drugi kościół, klasztor, zbudowany w latach 1617-1618. Kolejne lata, cały wiek XVII oraz XVIII, to proces rozbudowy kościoła z konstrukcji drewnianej namurowaną, oraz budowy właśnie klasztoru. Zwieńczeniem tego było powstanie wysokiej wieży, która góruje nad okolicą i jest widoczna z wielu kilometrów i jest to właśnie taki symbol e, rozpoznawalny właśnie w oborach. W naszym materiale postanowiliśmy zdigitalizować kościół Matki Bożej Bolesnej w oborach ze słynną właśnie wieżą e, zakonników, który jest właśnie teraz widoczny. Karmelici w Polsce pojawili się już w czasach średniowiecza. Zostali sprowadzeni do Polski pod koniec XIV wieku. Początkowo zakon miał klasztor tylko w Krakowie, w Płońsku, Bydgoszczy i w Poznaniu. A do obór karmelici właśnie trafili z Bydgoszczy. Pod koniec panowania dynastii jagiellońskiej posiadał już 11 klasztorów. W wieku XVIII karmelici posiadali aż 86 klasztorów w pięciu prowincjach. XIX wiek nie był jednak dla nich taki łaskawy. Wydarzenia polityczne, konsekwencje rozbiorów, powstania, represje e, przyczyniły się do kasaty prawie wszystkich klasztorów w Polsce, poza klasztorem, właśnie w Oborach. Karmelici w Oborach e, słyną z tego, że opiekują się, możemy tak powiedzieć, e, figurą Matki Bożej Bolesnej, która właśnie jest przedmiotem kultu. Oborska Pieta powstała w końcu XIV wieku. Niestety nie wiemy, kto jest autorem tej figury. Jest to rzeźbiona w drzewie lipowym i pokryta polichromią postać właśnie Matki Bożej. W szybkim czasie ta figura zasłynęła licznymi łaskami, których świadectwa znajdują się właśnie w księgach klasztornych. Karmelici w oborach postanowili również zadbać o świątynię, wyposażyli właśnie kościół w liczne zabytki pochodzące z wieku XVII i XVIII. W kościele znajdują się również tablice inskrypcyjne okolicznej szlachty, która hojnie wspierała zakonników. Ciekawostką jest fakt, że właśnie w oborach w XIX wieku przebywał Fryderyk Chopin, o którym również wspominaliśmy. Odwiedził on swojego kolegę Dominika Dziewanowskiego, o którym także mówiliśmy w naszym cyklu Bohaterowie Historii. E, tuż przy zabudowaniach klasztoru znajduje się nowo powstała droga krzyżowa z imponującymi stacjami. Warte te miejsce jest właśnie odwiedzenia. Z oborami związana jest również postać Marii Konopnickiej, która właśnie poznała historię zakonników w XIX wieku i stworzyła nowelę zatytułowaną w oborach, która opowiada o historii właśnie zakonników w czasie Powstania Styczniowego. Karmelici w oborach również przeżywali trudne chwile związane z historią Polski. Między innymi w czasie II wojny światowej znajdował się w oborach obóz, więzienie dla duchownych oraz właśnie zakonników. Było to więzienie przeznaczone dla duchowieństwa z diecezji płockiej i chełmińskiej. Więzieni byli tutaj karmelici z obór oraz siostry z Świe świedziebni. Obóz funkcjonował od jesieni, 1939 roku do wiosny 1940 i przetrzymywanych w nim było 52 zakonników, kapłanów oraz trzy siostry zakonne. W 1976 roku koronacji Piety Oborskiej dokonał prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. A dzisiaj obory są miejscem licznych pielgrzymy. W naszym cyklu bohaterowie historii pokazujemy różnych. Bohaterów. Pokazujemy bohaterów indywidualnych oraz zbiorowych, zakonników, karmelitanów. I w ten sposób zachęcamy Państwa do poznawania dziejów naszego regionu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania.